Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Stajemy przed Tobą jako łódzki Kościół w szczególnym momencie, jakby na progu jubileuszu stulecia diecezji. Właśnie w takim momencie, w którym na nowo przyjmujemy ten Kościół jako zadany nam. Przejęty z rąk trzech pokoleń przed nami. Łódzki Kościół. W porównaniu z innymi kościołami w Polsce stosunkowo młody. My ciągle u początku swego budowania. Powierzamy Ci ten Kościół, powierzamy nas właśnie w tej chwili, kiedy chcemy ten Kościół na nowo przyjąć jako swoje zadanie. Chcemy Ci go powierzyć, wczuwając się jakoś w Twoją wrażliwość. Ty pierwsza widzisz wszystkie braki. Tak jak zauważyłaś braki w Kanie Galilejskiej. Być może wcześniej niż Państwo młodzi. I wcześniej niż wszyscy pozostali. Więc wiemy, że także patrząc na nasz Kościół, szybciej niż my widzisz, czego mu brakuje. Prosimy Cię o takie serce, o taki słuch, byśmy od Ciebie usłyszeli to, czego nam brakuje jako Kościołowi. Tym bardziej, że Ty mówisz bardzo delikatnie, zwłaszcza o tym, co jest brakiem, co jest słabością. Daj nam mocny słuch i daj nam posłuszeństwo, kiedy się do nas zwrócisz z tym poleceniem, uczyńcie to, co wam mówi Syn. Daj nam posłuszeństwo, daj nam ducha służby. Takiej, którą Ty najlepiej pokazujesz, służebnico Pańska. Daj nam usłużyć temu Kościołowi, by wszystkie jego braki były zaspokojone, by otrzymał dary jeszcze większe, by się w nim pojawiło symbolicznie wino jeszcze lepsze niż poprzednio. Tak ufamy, że ten Kościół może być jeszcze piękniejszy, może być większy, może być bardziej wiarygodny, może być bardziej smaczny Bogiem, może być jeszcze bardziej atrakcyjny świadectwem. Tak ufamy, że Jezus na Twoją prośbę da nam wszystko, czego nam brakuje. Wsłuchujemy się jakoś w Twoją wrażliwość i dlatego najpierw chcemy Ci polecić tych z racji, na których istniejemy jako Kościół. Chcemy Ci najpierw polecić tych, których nie ma na naszych zgromadzeniach. Którzy może są ochrzczeni, ale nie praktykują. Którzy może się zrazili. Których może my zraniliśmy, których nasz grzech wyrzucił z Kościoła. I tych, którzy
jeszcze nigdy nie słyszeli o Twoim Synu. Nie chcemy Ci, Maryjo, niczego podpowiadać. Ty sama wiesz, co jest im wszystkim potrzebne. Po prostu zawierzamy ich w Twoje ręce. Ty się nimi zajmij. Potem polecamy Ci wszystkich chorych, słabych. Polecamy Ci tych, którzy się zmagają z własnymi grzechami. Polecamy Ci tych, którzy są w więzieniach, choćby tu w Piotrkowie, w niedalekich Goleszach, w Łodzi. Polecamy Ci ich, by łaska, by moc Twego Syna ich odbudowywała ku pięknemu człowieczeństwu. Polecamy Ci wszystkie rodziny, by były pierwszym miejscem inicjacji do wiary. Polecamy Ci młodzież, dzieci, wszystkich starszych. Polecamy osoby życia konsekrowanego, kapłanów. I na koniec, właśnie tak, na koniec nas wszystkich biskupów. Byśmy się od Ciebie uczyli tego, co znaczy przewodzić. Byśmy się od Ciebie uczyli na co dzień poszanowania takiej właśnie kolejności, troski, modlitwy, poczynając zawsze od tych, których nie ma. Służebnico Pańska, wyproś nam tę łaskę, byśmy byli służebnicami i sługami Pana, Twojego Syna, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.